Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy u kolegi Maćka Wudzika na wspólnym gołębniku w Kosakowie. Wczoraj tutaj się odbył lot. Relację szeroką z tego lotu mamy u kolegi na stronie w postaci filmu. Następny też film będzie. Natomiast dzisiaj chcemy tutaj pokazać kolegom gołębie, o których już wcześniej mówiliśmy. Mamy tutaj w rozpodzie 15 par. Są to gołębie pochodzące z hodowli w 100% praktycznie od Rolanda Fitznera, czyli tam są gołębie Hermans Kuster, Zdrapa, no najróżniejsze. My te młode gołębie, część mamy po prostu w Toruniu, testujemy tam u siebie. Natomiast tutaj mamy 9 gołębi młodych, które teraz mamy na sprzedaż. Te gołębie pokaże nam Maciek, o zobaczmy. Tutaj są w koszu te gołębie. O, a tutaj mamy rodowody rodziców. Rodowody oczywiście na stronie też mamy dla tych gołębi. Powiedzmy, pokażmy je może tutaj. O, weźmy tutaj na przykład gołębia 18, 29, 30, są dwa młode. Są to, widzimy tutaj, z Kopmana Beatrix Dofer, a z tej strony Drapa i Hermans Kuster. I oczywiście będzie Verbeselt André, to są czyli czyste Marcela Albrechta gołębie. Czysty Jansen na przykład będzie. Tak, o właśnie. Bardzo ładny. Z Barcza gołębi i z gołębi oryginalnych tutaj Jansenów dalej. Też tam pochodzą oczywiście z Barcza. I tak samo. Praktycznie na nogę. Pokażmy Maciek, pokażmy jakieś jednego, dwa wyjmijmy. To są młode, one są w gołębniku jeszcze z rodzicami, cały czas nie wychodziły jeszcze nigdzie. Parę dni sobie z nimi posiedzą. Bardzo fajne gołąbki. Mówię, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Są troszeczkę już takie starsze. Jeżeli ktoś coś tam będzie potrzebował, na pewno te gołębie są ładnie, ładnie upierzone. Ładne gołębie. Jest tam Zdrapy, są troszeczkę inne, te gołębie z Jansenów są troszeczkę inne, czyli mówię, to są różne. Tutaj powiedzmy, co ciekawe, tak jak w rodowodach widzimy, że tutaj te gołębie, które mamy, to są po w rozpłodzie, tam to są gołębie, tak, które były lotnikami w większości u kolegi Rolanda Fitznera. To jest 30, to 30. Jest przepiękny gołąb. To zobaczmy go, poczekaj, 30, o tu, 30-29, to jest rodzeństwo, tak, to jest właśnie to, co mówiłem, po Kopmanie z linii Beatrix Dofer. I tutaj z Ringloza jeszcze też widzę Gintera Prange jest, a tutaj jest André Bezelta, to jest z gołębi Marcela Albrechta, tak samo od spodu też tutaj. Tak, piękny gołąb. Nakrapiany taki. Tu. No na ładne gołębie, to zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało u nas tam na gołębniku, polecam sobie na gołębniku w Toruniu. Będziemy patrzeć. A te praktycznie, no mówię, czekają na nowych nabywców. Nabywców, właścicieli. Tak, tylko na pewno gołąbki wartościowe, na pewno coś z nich sobie będzie można ciekawego wyhodować. Także na razie dziękujemy, a zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. No, tak jest.